Pozdrawiam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że dzisiaj uczcimy Go tutaj naszą obecnością, ale też i tym, że będziemy wsłuchiwać się w Jego Słowo. Ja też chcę słuchać tego, co Duch Święty nam dzisiaj przekaże. 56 lat temu, gdy się zastanawiałem, jak sobie ułożyć życie, jak znaleźć to żebro, które kiedyś Bóg dał Adamowi jako żonę. Się zastanawiałem, wiedziałem, że to jest niemożliwe, bym sobie sam mógł wybrać, że mało jest życia, ażeby można było to zrealizować. Wtedy Pan mi dał ten werset, który tam właśnie widzimy, z psalmu. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A inny przykład, On sam będzie działał. Inny przykład, On już uczyni, co należy. A więc Bóg się zobowiązuje uczynić, co należy. Działać, dobrze uczynić, gdy tylko ja swoje życie, swoje marzenia, swoje plany, o tym żeśmy śpiewali w pieśni też, Jemu powierzę. Dam w Jego ręce. I tak zrobiłem. No i przez te 56 lat mogę powiedzieć, że Bóg rzeczywiście wszystko czyni dobrze. Nie zawsze mi się to podoba, ale skutki są dobre. I On robi to, co należy. Dzisiaj chciałem, abyśmy porozmawiali o tym, co powiedział nam Salomon w Przypowieściach, 16 rozdział, 3 wiersz. Powierz Panu swoje dzieło, swoje sprawy, a wtedy się ziszczą twoje zamysły, twoje zamiary. Podobne słowo, prawda? Tutaj Dawid, tu znów jego syn Salomon mówią to samo, aby to uczynić. I tak, gdy sobie dzisiaj rozważałem to słowo i przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, to właśnie taką pierwszą myśl sobie przygotowałem z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział i 2 wiersz. A więc Mateusz, 9 rozdział, 2 wiersz. Do Pana Jezusa przyjaciele, zdaje się, że było ich 4, o ile pamiętam z tej Ewangelii, przynieśli swoją sprawę. Cóż to była za sprawa? Tą sprawą, którą mieli przynieść do Jezusa, którą chcieli przynieść, o czym marzyli, był człowiek, ich przyjaciel. Przyjaciel sparaliżowany, który nie mógł chodzić, a więc na jakiejś macie, którą można było nieść, leżał i oni go przynieśli. Taszczyli go, taszczyli i przynieśli. Ale było pełno ludzi. Tam na ulicy pełno samochodów, nie ma gdzie zaparkować. Tego przynieśli tam z daleka, gdzie auto udało im się zaparkować. Tu idą, patrzą, tłumy stoją aż na ulicy. Tłumy stoją tutaj, a nie wejść. Wszyscy się cisną. Co zrobili? Gdzieś tam poszli od tyłu i górą rozebrali, prawda, i tędy spuścili w dół. Pomyślcie sobie. Nagle w dół na sznurach spływa jakiś człowiek. Tak sobie możemy wyobrazić tę całą sytuację, którą nie Mateusz tak dokładnie opisał, ale ja tu mam przedstawione w Ewangelii według Marka. I tam wtedy Pan Jezus do tego człowieka powiedział: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Oni przynieśli tego przyjaciela nie po to, żeby do konfesjonału go dać. Nie. Im nie chodziło o konfesjonał. Im chodziło o lekarza. I nagle Pan Jezus zamiast być lekarzem jest księdzem. Grzechy mu odpuszcza. Czytaliśmy: powierz Panu swoje sprawy i nie mów mu, co on ma zrobić. On będzie dobrze działał. Więc nie sądzę, żeby oni dyskutowali albo żeby się na ten temat wypowiadali. To zrobili faryzeusze.
siedzieli, stali gdzieś tam na balkonach, patrzą, myślą i mówią, cóż to za metody? Jeśli uzdrawiasz, to uzdrów, ale za grzechy się nie bierz. Grzechy należą do Boga. Tylko Bóg grzechy przebacza. A ty, jeżeli jesteś cudotwórcą, może Eliaszem jakimś, Elizeuszem, to uzdrawiaj. I wtedy jest ta rozmowa, to Ewangelia Marka, rozdział 2, pierwsze 12 wersetów nam to przedstawia. I Pan Jezus mówi, cóż jest łatwiej powiedzieć? Wstań i weź swoje łoże i chodź, czy też twoje grzechy są odpuszczone? Pytanie trudne. Bo i to jest trudna sprawa, i to jest trudna sprawa. Ale dla Jezusa sprawą nie były grzechy, nie była choroba. Dla Jezusa sprawą był człowiek. Ten nieszczęśnik, to była sprawa. I powiedział, wstań, weź swoje łoże, swoją matę i chodź. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł do paralityka, tobie mówię, wstań, weź swoje łoże i idź do domu swego. I wstał i poszedł. I był wolny od grzechów. Miał radość zbawienia. A ty już miał tę radość zbawienia, bo to Jezus zrobił. Nie jakiś prorok Starego Testamentu. Już Jan Chrzciciel głosił wolność od grzechów. A więc to jest coś innego niż było za Eliasza, za Elizeusza. Więc ma już radość zbawienia i ma zdrowie. Zwinął tę matę i idzie do domu. Na oczach wszystkich. I przyjaciół, i wszystkich zgromadzonych, i faryzeuszów. A więc spójrzmy. Powiesz Panu swoje sprawy, swoje zamiary, zamysły, a On wszystko uczyni, co należy, uczyni dobrze. Mało tego, uczyni bardzo dobrze. I w tym czasie, po drodze, gdy Pan Jezus przechodził, bo to było w trakcie Jego pielgrzymki do Jerozolimy, jakaś kobieta, o której chyba tylko lekarze wiedzieli, że już 12 lat bardzo cierpi. Dlatego, że miała krwotok wewnętrzny. 12 lat, gdy płynie krew, to nie może być krwotok zewnętrzny. Zresztą by się rana zasklepiła. To musiała być choroba kobieca. I ciągle był upływ krwi. Lekarze się nią zajmowali. Stan był coraz gorszy. Minęło 12 lat. Wiemy, jak są to trudne choroby, trudne sprawy. Jakie tajemnicze. Jak trudno jest to zdiagnozować, pomóc. I ona sobie umyśliła. Gdy ten człowiek, uzdrowiciel, będzie szedł, to ja się tam jakoś dostanę do niego i nic nie powiem, bo mnie nie wolno mówić. Ja jestem tak chora, że prawo nakazuje tylko w domu siedzieć. A jeśli będę szła, to mam wołać nieczysta, 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 żeby ludzie odchodzili, żeby się nie zderzyła. Pomyślcie sobie tutaj właśnie na tej ulicy, to jest Manhattan, tak się nazywa ta ulica, no, iść i się nie zderzyć z ludźmi, to niemożliwe. Tak było gęsto ludzi w Jerozolimie przecież, tam są wąskie uliczki. A więc ona zaryzykowała, nic nie mówiła, nie krzyczała, szła cichutko, jak tylko mogła. I gdy się już zbliżyła tak, że ten skraj szaty, a to była długa szata, się po ziemi trochę ciągnęła. To się schyliła i tam między nogami dotknęła. Nic wielkiego. Ale Pan Jezus nagle poczuł, że z Niego moc wyszła. Ja kiedyś tu opowiadałem takie zdarzenie, byłem studentem, ja zacząłem głosić Ewangelię, pierwsze kazania, gdy jeszcze nie miałem lat 20, miałem 19,5 roku, po chrzcie Duchem Świętym poproszono i już tak zacząłem głosić do dzisiaj. Jako student, a więc miałem wtedy lat 21-2, gdy byłem właśnie w Zielonej Górze, wczoraj u pastora Jana Pierzchały, jego żony, wspominaliśmy, bo
Jego żona Halina jest z tej miejscowości i ja też się znam z tamtych czasów z nią. I pamiętam, że w tej właśnie małej izbie u pewnego braterstwa starszych ludzi było nabożeństwo i było pełno ludzi, było duszno, było pełno ludzi. I się nabożeństwo skończyło, tam ludzie stali, ja sobie to widzę, był stół. Ja stałem przy tym stole z tej strony i nigdzie nie szedłem, bo ludzie podchodzili i żeśmy rozmawiali, a było ciasno. Jakaś drobna kobieta podeszła, jak inni też, podała mi rękę, żeby się pożegnać. Ale jak inni mówili coś do mnie, ta nic nie mówiła. Tylko trzymała tę rękę, podchwyciła drugą ręką. Ja nagle czuję, że mnie jakaś moc ogarnia. Oparłem się o stół, żeby się nie przewrócić. Jak stoję przez chwilę, to było, nie wiem ile, 10-15 sekund. I nagle pastor tam stał tyłem, z ludźmi rozmawiał. I właśnie ten pastor, starszy brat, nagle zawołał: moc Boża, moc Boża! Bo rzeczywiście ta moc, którą ja poczułem, która mnie osłabiała, jakoś tak się udzieliła też, że on tam był jakieś 2 metry. Wszyscy umilkli, stanęli, zaczęli się modlić. Niektórzy się obrócili, ale nikt nie wiedział, że to tutaj coś jest. I ona tak stała, żeśmy jak stali, nie wiem, może znów 15-20 sekund. I tak wszystko potem jakoś ucichło. Ja się poczułem tak normalnie. Ona rękę puściła i poszła. Ja po jakimś czasie, po 2-3 latach, ja o tym nie rozmawiałem z nikim później. No, nie śmiałem. Wiecie, to było takie święte przeżycie, że nie chciałem. Okazało się, że ona miała mieć operację. Czy jutro, czy za 2 dni miała mieć operację właśnie w sprawach kobiecych. I się bała. Dzisiaj to, wiecie, są diagnozy, ludzie wiedzą wcześniej. Wtedy to było przecież lat temu, no już 50. I ona żyje. Pytałem się Halinki, tak, dalej pracowała. Powiedziałem, jaki miała zawód, tak, dalej pracowała. Powiedziała jej nazwisko, mi Halinka wczoraj. A więc takie drobne wydarzenie. Myśmy z tego nic nie robili. Ja nawet się nie pytałem nic, ale to we mnie utkwiło. Tak nagle przyszło. Ona powierzyła swój zamiar Chrystusowi. Umyśliła sobie, że w ten sposób coś osiągnie. Ja nic nie wiedziałem. Ale Jezus sprawił dla niej to, co było, a miała potwierdzenie, bo pastor wykrzyknął. Ona może czuła tę moc. Ja czułem tę moc, a wiem. Czy ona czuła, nie pytałem. Ale być może powiedziałem, że drżała. Ale pastor krzyknął. Ludzie się zatrzymali. Wszyscy czuli. A więc Bóg ma różne sposoby, ażeby nam pomóc. I właśnie Pan Jezus powiedział do kobiety: bądź dobrej myśli. A tam jest ufaj. U nas w przekładzie jest: ufaj, córko. Twoja wiara ciebie ocaliła. Co tych dwoje zrobiło? Tamten sparaliżowany usłyszał: ufaj, synu. Ta kobieta usłyszała: bądź dobrej myśli, córko. Co oni zrobili? Zaufali. Zaufali. Ja sobie przypomniałem znów z 14 rozdziału Mateusza wydarzenie, gdy Pan Jezus do uczniów wszedł po wodzie, bo tam został z ludem, a oni płynęli już łodzią. I nagle patrzą, a on idzie po wodzie do nich. I gdy oni myśleli, że to jest zjawa, ze strachu krzyknęli, to co on powiedział? Pamiętacie? Ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. I ten wyraz oznacza być śmiałym, być odważnym, być dobrej myśli. I tak moglibyśmy wiele rozmawiać na ten temat. O apostole Pawle, gdy był na okręcie. I wiele dawać przykładów, ale pozwólcie, że ja się już wstrzymam. Ten wyraz, grecki wyraz, występuje w wielu, wielu wydarzeniach Nowego Testamentu. A więc trzeba coś zrobić. Tamci wzięli, przynieśli. Gdy nie mogli inaczej, spuścili na dół. Byli odważni, śmiali. To jest, wiecie, ja nawet bym użył tutaj słowa, takiego nieładnego słowa. Bezczelni byli, bezczelni.
Tu jest nabożeństwo, poważna sprawa, a oni tam rozsuwają, trociny lecą i spuszczają. To wiecie, no. Ale oni byli zdeterminowani, bo ich przyjaciel może zmienić swoje życie, jego życie się może zmienić. Ta kobieta, która była wtedy w Zielonej Górze, była cichutka, jak tamta kobieta. Ci byli tacy odważni i pokazali tę odwagę. Natomiast ta ukryła swoją odwagę, cichutko. Ale Jezus ją objawił, obnażył. Tamta kobieta w Zielonej Górze też ukryła. Bez słowa stała. Bez słowa później odeszła. Ale ten pastor objawił coś, bo ja bym nie ujawnił. Ja bym tak stał, czekał, minęłoby i by poszło. Ale pastor krzyknął, bo wszystkim się udzieliło to. Więc to właśnie jest ta ufność, ten rodzaj ufności. Być odważnym. Być śmiałym. No ale jest też i taki inny werset. Na Golgocie Pan Jezus wisi. I stoją ludzie i patrzą. Jego matka boleje. Sami rozumiecie. Nie ma co mówić. Uczniowie są załamani. Piotr się go zaparł. Judasz go zdradził. No, Mesjasz. I co? Koniec. Jak Mesjasz, to aniołowie, wojska jakieś takie niebiańskie, Rzymianie wszyscy związani, prawda, gdzieś tam i w ogóle wolność w narodzie. No. To były ludzkie zamiary. Najwyższy kapłan mówi, zabijmy go. I Jezusa, i Łazarza. Pan Jezus się modlił, o czym mówi list do Hebrajczyków, by był zachowany od śmierci. Modlił się ze łzami. Znamy ten werset, prawda? Napisane, i że dla bogobojności swojej został wysłuchany. No jak wysłuchany, skoro zmarł? Modlił się ze łzami, żeby nie umarł, a on zmarł. I właśnie tam jest taki bardzo ważny wyraz. U nas w przekładzie jest, że zanosił modlitwy. A tam w oryginale jest ofiarował modlitwy. On Bogu Ojcu ofiarował siebie, swoją przyszłość, swoje plany, sposób, wszystko ofiarował. Chciał być zachowany. Jego ciało się broniło przed śmiercią w Getsemanii, pamiętamy. Jego krople potu były jak krew, która spływała. Ale mówi, wszakże nie moja wola, bo moim zamiarem jest zbawić człowieka. Ale nie chcę umrzeć. I to ofiarował Ojcu. I Ojciec zrobił tak, że było bardzo dobrze, że było jak należy. Musiał umrzeć po to, by za grzech zapłacić, by zmartwychwstać, a bez śmierci by nie było zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj czy Pan Jezus ufał Bogu jako śmiałe działanie, odważne? Piotr, gdy usłyszał bądź dobrej myśli, mówi, Panie, czy mogę do Ciebie przyjść? A to jeszcze było ileś tam metrów. Stanął na krawędzi, a może stał jeszcze na dnie. Nogę przełożył na krawędź, na burtę. Nogę przełożył na wodę. Swój ciężar przeniósł, prawda, stąd, tu i teraz. Spadnę czy nie spadnę? Wpadnę czy nie wpadnę? I gdy przeniósł ciężar, nagle patrzy, że stoi. Nogę podniósł, idzie. Czy Pan Jezus mógł to zrobić? Czy mógł być odważny jak ta kobieta? Jak tamten, który wstał i wziął swoje łoże? Skoro ma ręce przybite. Jest bezsilny. I tu jest inny wyraz grecki, który też tłumaczymy jako ufność. A to oznacza być przekonanym. Dać się przekonać. I po prostu nic nie robić. Czekać. Nie możemy nic zrobić. Czasami jesteśmy tak bezsilni, że nic, ale wewnątrz ufamy. I nieraz widzimy to w sytuacji, gdy odwiedzamy chorych w szpitalu. Jako duszpasterze wiemy, o czym mówimy.
Ja teraz kilka osób takich sobie przypominam. Różne osoby, które milczały. Gdy się modliłem z nimi, rozmawiałem, nie mogłem nic mówić. Czasami tylko tak palcem, tym małym palcem tak dał znać, że słyszy, że rozumie. Inna znów trzymała chusteczkę w zębach, tak, żeby z bólu nie wyć, bo umierała właśnie na chorobę kobiecą. I byłem tam. Tamten odszedł w pokoju i tylko dał znać, prawda, że nie może nic mówić, ale wszystko to, o czym ja mówię, nie możesz się modlić, nie możesz mówić, ale w myślach swoich powiedz Panu Jezusowi. On tam się z tobą skontaktuje przez Ducha Świętego i dał mi znać, że jest okej. Ta z kolei tylko rękę ściskała, ale z bólu. A ta pani, która była obok, mówi, jaka to jest bogobojna kobieta. Ja wiem, jak ona cierpi, bo ja też tak cierpię. Ale ona się inaczej zachowuje niż ja. Ona wierzy inaczej niż ja. I potem był pogrzeb tej naszej siostry, która miała niecałe lat 60. Za rok jej siostra rodzona podobną przeszła traumę, chorobę i też śmierć, też był pogrzeb. A więc różnie to bywa. Ale każdy w tej sytuacji musi być przekonany, czy żyjemy, czy umieramy, do Pana należymy, pańscy jesteśmy. Jezus wiedział, że Ojcze, w ręce Twoje oddaję mego ducha. Ja nie mogę teraz ruszyć. Aniołowie nie przyjdą, nie zdejmą mnie. Ja ufam Tobie, mimo że nie mogę nic zrobić. Ale później zrobił. I stąd to przekonanie sprawia, że Bóg zaczyna robić to, co należy. I pomyślałem sobie, że by tę myśl, iż mamy powierzyć nasze zamiary, nasze plany, naszą sytuację Bogu, a On będzie dobrze działał, i że w tym naszym powierzeniu mamy ufać. A ufać to i zawierzyć, ale też i robić. Nie mówić, Boże, ja się pomodliłem, teraz Ty rób jak chcesz. Czasami i tak bywa. Pomodlimy się, czujemy pokój w sercu i wiemy, że Bóg zacznie działać. I potem widzimy, że rzeczywiście się wszystko ułożyło. A czasami Bóg mówi, ruszaj. Jozue usłyszał, a właściwie wcześniej Mojżesz, ruszaj, czemu krzyczysz Mojżeszu? Wyciągnij laskę i ruszaj. I Mojżesz nie mówi, Panie, ale przecież Ty nie widzisz, że jest morze? Cóż, Bogu trzeba tłumaczyć takie rzeczy. Pamiętam, gdy się pewna starsza siostra w pewnym zborze modliła tak. Boże, gdybyś Ty wiedział, jaki jest mój syn, co on robi i wymienia, co jej syn robi. Jest już starszy syn, miał około 40. Ciągle z nią mieszkał, z jej emerytury żył i ona wymienia wszystko. Mówi, gdybyś Ty wiedział. Więc nam się wydaje, że Bóg nie wie, ale Mojżesz wiedział, że Bóg wie. Więc Mojżesz Bogu niczego nie doradzał. Tylko laskę wyciągnął i do wody wszedł. Wtedy wody się rozstąpiły. Jozue usłyszał, że ziemia, na której twoja stopa stanie, będzie twoja. I gdy kapłani szli i nagle jest Jordan, czytamy, że gdy się nogi kapłanów zanurzyły. Oni szli i mieli zamiar wejść do wody. To jest właśnie to działanie. Ale oni ufali też i w tym znaczeniu zawierzyli. Czy utoniemy, czy nie utoniemy, pańscy jesteśmy. I to właśnie jest połączenie jednego z drugim. I chciałbym użyć takiego przykładu pewnej wdowy, która, jak to wszyscy dobrze znamy, wpadła w poważne tarapaty. Jaka to jest wdowa? Spójrzmy. Żona pewnego ucznia prorockiego, którzy byli razem z Elizeuszem. Użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, twój sługa, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, by zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Sytuacja jest dramatyczna. Jest zadłużona. Czas spłaty nadszedł i normalnie idzie się w niewolę. Takie
przez długie wieki było prawo. Przychodzi do Elizeusza i mówi: twój sługa. To jest pretensja. Ty cudotwórca, ty uzdrowiciel, nie mogłeś sprawić, żeby ten młody człowiek jeszcze nie umarł? Potrzebny i tobie, i mnie, i Bogu? A więc żal do Boga. Żal do Bożego sługi. Jest to rzecz naturalna. Wolno nam się użaleć. Naprawdę wolno. Bóg jest cierpliwy, wyrozumiały. Jeśli Eliasz, pamiętamy, zląkł się tej królowej i poszedł daleko, daleko, aż w głąb pustyni. Odległość jednego dnia drogi, więc ile mógł przejść? 20, 30, 40 kilometrów? Niech będzie 20, i tak dużo, na pieszo. I poszedł. Usiadł pod jałowcem i co powiedział? Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. A więc człowiek wiary popada w rozpacz i mówi: Boże, ja sam sobie życia nie odbiorę, ale Ty mi odbierz życie. Zapomniał, że gdyby mieszkał w Sarepcie, to razem z wdową, razem z jej synem żywili się garścią mąki, pamiętamy, tak? I odrobiną oliwy w dzbanie. Jedli, robili podpłomyki, to ich ten ich chleb płaski taki i starczało, starczało, starczało. Zapomniał o tym. Zapomniał o tym, że na górze Karmel było tych proroków, tam ilu ich było tych proroków Baala? Chyba 450. A on był sam, samiuteńki. I ich pokonał. Ja gdy byłem tam na Karmelu i patrzyłem na to miejsce, jeśli on z morza nosił wodę, to mu współczuję. Głęboko, daleko, nie wiem ile tam było, kilkaset metrów w dół trzeba było zejść, nabrać do tych worów wody, wynieść na górę i wylać. I znów, a wcześniej jeszcze ten ołtarz zbudował. Tak stałem, patrzyłem i podziwiałem, ile miał siły. Chyba nie był jeszcze w moim wieku wtedy. A potem patrzy, jak tamci się cały czas, przez cały dzień kręcą, tańczą, śpiewają, narzynają, a on sam. Sam. Wszystko mokre, ma ogień spaść z nieba. I to jest właśnie zaufanie, to zaufać, zawierzyć i trudno, będzie, nie będzie. I to drugie, zrób coś. Jedno z drugim, połączone jest. I się pomodlił, pomodlił się. Prostą modlitwą, krótką modlitwą. Pan Jezus przy grobie Łazarza to się długo modlił? Takie jedno zdanie. I zapłakał Jezus. To jest taki werset najkrótszy w Biblii. Sprawą był właśnie Łazarz, jego siostry. Łazarzu, wyjdź tutaj. O. Pomodlił się prosto. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchujesz. Zawsze mnie wysłuchujesz. Ale mówię to dla tych, którzy mnie słuchają. A teraz, Łazarzu, wyjdź tutaj. Takie krótkie zdania, opisy. I Eliasz o tym wszystkim zapomniał. Mówi: Boże, już jest koniec, jestem załamany. No i teraz ten nasz kochany Elizeusz do tej naszej wspaniałej kobiety mówi tak. Cóż mogę dla ciebie uczynić? To jest najgorsza odpowiedź. Najgorsza. Ja sobie tak wyobrażam. Ja się wczułem w tę kobietę, w jej sytuacji. Ma pretensje ten twój sługa, twój uczeń, jak ten syn, ten ojciec syna marnotrawnego, prawda? Słyszy od swojego syna starszego, ten twój syn był umarł, ten twój syn z nierządnicami stracił majątek, ten twój syn. A ojciec słucha i mówi, ten twój brat. Więc jest takie teraz przezbywanie się. Ten twój, ten twój. A tu jeszcze słyszy, cóż ci mogę uczynić? Jest tam piękny wyraz w tym wersecie. Zgadnijcie, który wyraz jest piękny. No popatrzcie. Który wyraz wam się najbardziej podoba teraz? Teraz, gdy mówimy. Wyraz lecz. Ale.
To jest piękny wyraz. Czasem jest tragiczny. Naaman, hetman wojsk syryjskich, był dzielnym żołnierzem, postawnym mężczyzną, ale jak jest dalej? Trędowaty. Trędowaty. To jest dramat. To ale jest dramatem. A tu jest coś w drugą stronę. Będzie rozwiązanie. Lecz powiedz mi, co jeszcze masz w swoim domu? Ładne mi rozwiązanie. Kobieta przebiegła myślami i mówi nic. Zero. Czy zero ma wartość, czy nie ma wartości? Jak myślicie? Nie ma? Ja kiedyś o tym wspomniałem na kongresie naszego kościoła w Polsce. I tam siedziała taka starsza, już emerytowana nauczycielka matematyki. I potem przy obiedzie, gdyśmy siedzieli sobie, ja nie wiedziałem o tym, ale tak siedziała obok mnie, ja zacząłem z nią rozmawiać, żona moja siedziała naprzeciw i zaczęła mi mówić, a potem mi mailem wysłała odpowiednie artykuły. Jaką wartość w matematyce ma zero? Wcale to nie jest. Pod warunkiem, że będzie jedynka na początku. A potem im więcej zer, no to chyba już wiecie, że zera mają wartość. Samo w sobie, ale ono nie ma niby wartości, ale w matematyce, w obliczeniach ma wartość. Zero na początku też ma wartość. Więc to nic ma wartość. Nikt z nas nie ma nic. Kiedyś jako chłopiec słyszałem kaznodzieję, który powiedział jakieś wydarzenie, i ja nie znam tutaj nazwisk, wiem tylko tyle, że było to w Anglii gdzieś w wieku XIX, w dużym kościele, kościół anglikański. Było kazanie głoszone, było pełno ludzi. Tu sobie stała też grupa ludzi, mężczyzn, bogato ubranych, bo już nie było miejsca w ławkach. I była kolekta zbierana, taca. I tam też szylingi były wrzucane, prawda, czy też pensy, co tam było, w każdym razie monety były wrzucane, tylko brzęk, 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 duża taca miedziana, brzęk, brzęk, brzęk. Te monety miały wartość oczywiście. I tak ta taca tu się zbliża, ale wszedł do kościoła jakiś obdarty chłopiec. Mógł mieć około 13-14 lat. Widać, że było, że to taki, no, jakaś sierota, widać było po jego łachmanach. I gdy ten diakon przechodzi z tą tacą i go mijał, a chłopiec go zatrzymał za surdut i mówi, proszę postawić tacę na ziemi. A diakon tak się szarpnął, prawda, i chciał iść dalej. Ale stał jakiś mężczyzna, bogato ubrany, i tak powiedział tam do niego, zrób to. Ten diakon wrócił, bo to był taki znaczący członek tej parafii. I postawił tacę na ziemi. A chłopiec swoimi buciorami wlazł na tą tacę, stanął i mówi tak. Panie Boże, Ty wiesz, że ja nic nie mam, ale oddaję Ci samego siebie. I zszedł. Diakon wzruszył ramionami, podniósł tacę i poszedł dalej. Ale ten bogaty człowiek się tym chłopcem zainteresował. Wziął go do swojego domu, polecił się nim zająć, wykształcił go. I stał to się jeden z najwybitniejszych misjonarzy w Afryce. Musiałbym odnaleźć gdzieś tę historię i znaleźć jego nazwisko. Nie pamiętam, być może był to Livingstone, ale ja nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam dokładnie. Przepraszam, to było bardzo dawno i ja tego nie sprawdzałem. Wtedy ten kaznodzieja podał jego nazwisko, jego dokonania. Ale ja byłem za młody jeszcze, by to wszystko zapamiętać, uchwycić. I mi się teraz to przypomniało. A więc nikt z nas nie ma nic. Synu, daj mi Twoje serce. A serce ma każdy. A więc to było od Ducha Świętego. Nagle ona mówi, oprócz bańki oliwy. A więc nie miała nic. Miała tylko bańkę oliwy. A to już jest coś. Ale dalej to było nic. Jaka dla nas tutaj lekcja wypływa. Ja sobie nad tym siedziałem, pomyślałem sobie o pewnym wersecie i go odnalazłem. Posłuchajcie. Przeklęty człowiek, który na człowieku polega
i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jeremiasz, 17 rozdział, 5 wiersz. A więc wdowa się uczyła, by nie ufać człowiekowi, nawet najlepszemu. Nawet Elizeuszowi, by nie ufać. By nie spolegać. Ufać tylko na tyle, ile się ufa człowiekowi. Ale całkowitą ufność położyć w Bogu. Elizeusz jej udzieli za chwilę dobrej rady, bo Bóg mu da natchnienie. Bóg pomoże, ale ona musi się z Bogiem związać. Pomoc moja jest od Pana, mówi nam Psalm 121. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest cudowny doradca, który ma jakąś radę nadzwyczajną, cudowną. Ale musimy zaufać Bogu, gdy rozmawiamy z człowiekiem. Spójrzmy, ten chłopiec w tej świątyni, co by zrobił, gdyby ten diakon poszedł dalej? Swojego zamiaru, swojego planu, jakim było, się w nim pojawił w wyniku tego kazania, tej ofiary, by nie zrealizował. Ale się znalazł człowiek, którym to umożliwił. I wszedł na tę tacę. Potem się ktoś zajął, ale cały czas w tle był Pan, któremu on powierzył swoje życie. I właśnie to są lekcje dla nas. I wtedy ta kobieta usłyszała, co ona ma zrobić. Że ona ma napożyczać naczyń z zewnątrz od wszystkich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Tego tutaj nie ma, ale jest to werset kolejny, czyli trzeci. Idź i napożyczaj sobie naczyń pustych od sąsiadów, byle nie za mało. Polecenie by się wydawało takie bardzo niemądre. Cóż naczynia puste mają do tej jednej bańki oliwy i do długu? Nic. Ale pamiętajmy, że każdy nic to jest zero. A ilość zer to będzie wielka liczba, gdy będzie jedynka. Więc nie lekceważmy zer w naszym życiu. Pamiętam, kiedyś napisałem artykuł w miesięczniku Chrześcijanin, taki wstępny, Jestem zerem. I tam przedstawiłem właśnie, co znaczy być zerem. Uniżony. Im więcej będzie tego uniżenia i tych zer, pewien kolega, który miał takie zamiary takie ofensywne i cały zbór wychowywał tak ofensywnie do przodu, się zdenerwował, zapakował i odesłał wszystkie egzemplarze. Mówi, on się z tym nie zgadza. I powiedział mi to później jeszcze, jak mnie spotkał. Ja się z tym nie zgadzam i odesłałem i koniec. Bo to brzmi nieładnie, jestem zerem. Gdy ktoś powie, że jesteś zerem, ale jeśli powiem, ja jestem zerem, to znaczy, że znam swoją wartość. Jeśli Jezus jest pierwszy w moim życiu, to też i jak najwięcej zer, daj Boże, w moim życiu. I stąd potem wejdź do swojego domu, zamknij drzwi za sobą, za swoimi synami, żeby nie było żadnych gapiów. Wejdź do komory, tam się módl, zasłoń wszystkie twoje okna i tylko we trójkę bądźcie w waszym domu. Nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. A więc tak zrobiła. Poszli, napożyczyli tych baniek po jednym galonie, jak to u was było, prawda? Po mleku, trzeba po jakiejś wodzie. Tych baniek już by nie było w całej okolicy. Wszystko oni zgarnęli. Wystarczy? No wystarczy. Już się nie ma gdzie ruszyć. Dobra, zamykamy wszystko. I teraz sobie ja wyobrażam, co oni tam robią. Tak patrzę, że ona stoi, trzyma tę banikę z oliwą, synek trzyma lejek i tę pustą, ona nalewa. Jest pełna, ten drugi bierze i podstawia, nie? I znów, bo to wiecie, żeby się nie przerwało, nie? Żeby się lało cały czas, więc to trzeba robić sprawnie. I ciach, 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 ciach. I tak jak taśma. I to się odbywa. No i potem się zdarza, że gdy naczynia były pełne, podaj jeszcze. On mówi, już nie ma.
Wtedy się oliwa przestała lać i mam nadzieję, że w tej bańce oliwa dalej została. Wiecie, gdy ja nad tym kiedyś siedziałem sobie i się zastanawiałem, rozważałem, pomyślałem sobie, w jaki sposób Bóg to zrobił, ażeby tej oliwy nie zabrakło. I gdy zapytałem kiedyś moich kolegów podczas takiego spotkania biblijnego, gdyśmy się modlili, to taki jeden z nas, najbardziej duchowy, odpowiedział, to jest mowa o Duchu Świętym. On nas uzdalnia i tak dalej. To Duch Święty. Ja mówię, no tak, tylko że tam nie chodziło o Ducha Świętego, tylko o konkretną oliwę, konkretne bańki. Potem o konkretną spłatę długu ze sprzedanej oliwy. Ale tam musiało tej oliwy być tak dużo, nie Ducha Świętego, nie darów duchowych. I wszyscy moi koledzy zamilkli, ja też, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. To było wydarzenie prawdziwe. I wtedy mi się przypomniał pewien werset. I spójrzmy na niego. 5 Mojżesza 8:18. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, by potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak to dzisiaj okazuje. I ten wyraz siła. A więc Bóg nam daje siły te wewnętrzne, witalne, niekoniecznie te z mięśniem, prawda, ale nasze zdolności, zdrowie, pomysły, chęci do realizacji. Ileż to ludzi słabych zdrowotnie są herosami, gdy chodzi o ducha, gdy chodzi o sposób myślenia. Ileż to ludzi na wózkach. A jacy są mądrzy, to są profesorowie, to są twórcy, wynalazcy. Czy nie tak? Więc to są siły różnorakie. I Bóg nam daje takie właśnie siły. Na przykład stwarza odpowiednie okoliczności albo daje właściwych ludzi. I właśnie ten werset został mi tak bardzo umocniony, gdy u nas w ogrodzie wyszedłem kiedyś, a już nie było dawno deszczu, trawa nam już tak, wiecie, też wysychała. Kwiaty już takie też były zwiędłe. Ja wychodzę rano, gdzieś tak około 5:00. Idę, potem wracam, mam całe mokre buty. Skąd, czy nie było deszczu? Wracam, a tam na trawie aż kapie. Tyle rosy było. U mnie też i w kotłowni rury mi całe potniały, prawda? A więc rosa w nocy sprawia, że to jednak spieczona ziemia i rośliny żyją w nocy, by dzień przetrwać. Pomyślałem sobie, i Bóg w ten sposób nas posila, posila, posila. I potem odnalazłem następny werset. W tej samej księdze mojżeszowej, ale rozdział 28 i wiersz 8 mówi nam tak. Pan przykaże, w innym przekładzie, by z tobą było błogosławieństwo w twoich spichlerzach, w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pan pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, czyli Jahwe, Bóg twój. I mi się podoba, że Pan przykaże błogosławieństwo. 5 Mojżesza 28:8. Pan przykaże błogosławieństwo, by było w naszych spichlerzach, by było w każdym przedsięwzięciu naszych rąk. Jakbyście robili remont tego obiektu, bo ja też już nieraz, a szczególnie raz w Krakowie, gdyśmy z byle no, takich garaży, stajni zrobili kaplicę Betlejem, która do dzisiaj istnieje i zgromadzają się ludzie. Tam moja żona przyszła po 1,5 roku naszej pracy, gdyśmy zrobili takie pierwsze tylko otwarcie, takie no, na Wigilię. To powiedziała, co wyście kupili? A nie wiedziała tego wcześniej. Ale myśmy nawet nie wiedzieli, że potem z tego można zrobić coś tak, że cały Kraków znał tę kaplicę i stała się słynna z powodu Pisma Świętego, jakie tam było głoszone i sprzedawane. A więc błogosławieństwo to jest tak jak ta rosa. Coś kapie, kapie, kapie i krople wody, wiecie, napełnią całe wiadro też dosyć szybko. I właśnie w spichlerzach, w
W każdym przedsięwzięciu rąk patrzymy i nie wiemy skąd, jak. 28:8. A więc Bóg ma taką bańkę oliwy i my potem nie wiemy, jak to się stało. Zrobiliśmy. Jest. Ja pamiętam taką pieśń z dzieciństwa. Policz dary, któreś odeń brał. Nie wiem, czy ta pieśń jest śpiewana. Nie wiem, czy wy ją znacie. Śpiewnik pielgrzyma. Tak? Znacie? I tam właśnie. Z Polski, no właśnie. Ale warto ją było odświeżyć. I mi się teraz przypomniała ta pieśń. W tej chwili mi się przypomniała. Policz dary, któreś odeń brał. Bo byłem raz w zborze w okolicach Lubelszczyzny. Jako prezbiter okręgowy odwiedzałem zbory. I tam w tym zborze wynajmowali oni tam jakąś świetlicę. Była kazalnica, którą wnosili i wynosili. I tam oprócz Pisma Świętego na stole leżał zeszyt. Ja jak miałem kazanie, byłem ciekawy, co jest to za zeszyt, że tu leży taki jakiś. I po nabożeństwie zapytałem. A pastor mówi, to jest bardzo ważny zeszyt. Tam ich było jakieś osób 30, 20, 5, 30. Zbór dopiero powstawał. Tutaj jak jeżeli ktoś ma jakąś prośbę, to nie zgłasza, tylko wpisuje. Krótko. I my potem otwieramy, gdy prowadzę nabożeństwo, otwieram i jest prośba taka, taka, taka i my się modlimy. Jest tam data i prośba. Ale potem my wpisujemy datę wysłuchania tej modlitwy. I się często zdarza, że ludzie zapomnieli. Wiecie, to się bardzo często zdarza. Maile wypiszą, SMS-y wyślą, módlcie się, bo tragedia. No to my się mobilizujemy, modlimy się z żoną w zborze tego, modlimy się z Polski. Kiedyś ja byłem tutaj w Stanach, tam pewien brat, znaki kaznodzieja, mój też taki przyjaciel, poważna choroba, no to ja szybko uruchomiłem tutaj w Stanach Zjednoczonych, ile mogłem, prawda, w Kanadzie, żeśmy się modlili, aż potem mi dziękował. I potem go zapytałem, ale nie miałem maila od ciebie i z informacją, jak ta choroba, ciężka choroba, się przebiegła, jak się skończyła i podziękowania. Ojej, zapomniałem. Kaznodzieja, którego wy też znacie, jak mało naprawdę ręki wystarczyło. Ludzie pamiętają, żeby podziękować, że prosili, a teraz się skończyło. Czasem ktoś do mnie dzwoni po miesiącu i rozmawia to, tamto, co słychać, a to, mam sprawę taką. Jak już kończy, ja mówię, dobrze, a jak jest z tą chorobą? A dobrze, nie ma sprawy, w ogóle jakby spłynęło, wiecie, po gęsi. A pisał, ja mam SMS-a, dramat. Więc tacy jesteśmy. Nie pamiętamy. Ale wdowa usłyszała od męża Bożego coś bardzo trudnego. Poszła więc i mężowi Bożemu opowiedziała. A więc podziękowała. Przyszła. A on jej mówi tak. Po pierwsze, idź i oliwę sprzedaj. Zadanie ponad nasze siły, wiecie. Tyle oliwy sprzedać. Sprzedać dobrze, bo trzeba długi spłacić. Spłacić swój dług. Więc to tak, nie może być takie sobie rozdanie sobie. Ja, co łaska. No nie, chyba rozumiecie. Biznes to biznes. Dług to dług. Procenty to procenty. Spłać dług, a potem się z synami utrzymujcie. Teraz inwestujcie. W którym banku ile dają? Czy do banku, czy na giełdę? Wiecie, teraz jak się wdowa ma na tym znać? Żeby sprzedać, żeby dług spłacić, żeby się utrzymać. Dług spłaci, ale nie zauważy, że ten wierzyciel jej nie oddał weksla. Ona spłaciła zadowolona, a on po tygodniu przychodzi, no, dług spłacić, weksel jest. Czy spłaciłem? A kto widział? Kto wie? Wiecie, takie przekręty mogą być. Ona musi wiedzieć, że musi wziąć, odebrać. Mieć gwarancję, że... A więc to jest poważna sprawa. Ja tak sobie siedziałem i pomyślałem sobie, co powiedział Salomon. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Na początku Panu sprawę powierzamy, zawierzymy, co mówi, robimy i wszystko się fajnie układa. Ale potem teraz z tą żoną, z tym mężem wytrzymać, to jest dopiero
Potem, gdy coś zrobimy dla Pana, zbór się stworzy, kaplica się zrobi, teraz z tymi ludźmi wytrzymać, którzy są w zborze, oczywiście nie wszyscy, ale wystarczy dwóch, trzech i już mamy zawał gotowy, tak? Więc wiem, co mówię. Więc to jest ważne. Koniec. Wiemy, że dobry jest start. Start na 100 metrów. To wiemy, jaki jest. Ale w maratonie to już nie jest taki jak na 100 metrów. W maratonie musi być taktyka. To jest przeszło 42 kilometry. Potem jest sprint. On jest najważniejszy. Czasem ten sprint, jak tych biegaczy, to jest, że nogami ledwie ciągniemy. Ale za nami to jest 10-15 metrów, to jeszcze damy radę, ale już ledwie, ledwie. I to jest sprint taki. Tamten na 300, 400 metrów, 200 metrów, 100 metrów, no to wiecie. Ale tutaj i stąd. Paralityk, chora kobieta, apostoł Piotr byli uczeni śmiałego działania. Ale działania dlatego, że w centrum był Jezus. To nie jest działanie dla działania. W centrum jest Jezus. Uzdrowienie to nie jest uzdrowienie przez wiarę, nie. Jest to God's healing, Boże uzdrowienie, a nie healing by faith. Healing by faith to mają ludzie na zewnątrz. Oni wierzą w wiarę. Wierzą w wiarę. My musimy wierzyć w osobę Jezusa Chrystusa. A On robi, co należy. Jeśli przewiduje dla nas zmartwychwstanie, to będziemy musieli umrzeć. Jeśli przewiduje dla nas takie czy inne rozwiązania, to musi nas wcześniej doświadczyć, przeprowadzić. Ja się modliłem o moje uzdrowienie dobrych kilka miesięcy. Ale ono mnie tak zmieniło, że dzisiaj jestem, jaki jestem, dzięki tamtym właśnie miesiącom. I to uzdrowienie też przyszło po wielu latach. Gdy byłem w Toronto i tam taki właśnie przyjaciel, który miał też tyle lat, co i ty, wtedy i pamiętał moje świadectwo na ten temat i tak dalej. I mówi, gdy przyjeżdżałeś, to jeszcze było twoją chorobę widać. Mówi, a dzisiaj już jej nie widać. A więc no nie chodziło o to, żeby ona zniknęła. Chodziło o to, co ja zrobię z Chrystusem, który mnie uzdrawia w taki sposób, a nie inny. Bo innym razem, gdy ciężko pracowałem dla młodzieży, dźwigałem, no byłem młody, ale aż za bardzo to wszystko robiłem. I mi serce czasami pracowało takim, jak to się nazywa, arytmia serca. Arytmia serca, wiecie, co, i nagle brakuje, ale... I było nabożeństwo. To było podczas obozu młodzieżowego, dużo pracy i duchowej, i fizycznej, organizacyjnej, i konfliktów, no. Byłem wykończony. Tak się siedziałem sobie w drugiej ławce, pamiętam, były dwa rzędy. Było pewne braterstwo ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy. I oni mówili o uzdrowieniu i tak dalej. I szli rzędami się modlić z ludźmi, którzy podnosili ręce. I oni szli tamtędy. Ja siedziałem w tym rzędzie, bo były dwa rzędy. I tak siedzę, jak jestem zmęczony, taki wyczerpany, ale dalej trzeba robić to, co jest przede mną, z tym kursem młodzieży, z młodzieżą, z tym wszystkim. I tak nagle mówię, Boże, Ty wiesz, że mnie boli Twoje serce. A dlaczego tak? Bo sobie czytałem rano, wszystko Twoje jest moje, a moje jest Twoje. To jest Ewangelia Jana, rozdział 17 i chyba wiersz 10, o ile pamiętam. Pan Jezus się modli, Ojcze, wszystko Twoje jest moje, a moje jest Twoje. Czyli Twoje sprawy są moimi sprawami. Ale też i moje sprawy są Twoimi, bo my razem przecież musimy wykonać pracę. I ja tak powiedziałem w tym duchu. Panie, Ty wiesz, że mnie boli, no, nie domaga mi Twoje serce. I do nich szli, ja ręki nie podniosłem. Oni się ze mną nie modlili. Ale do dzisiaj nie miałem ani razu ataku arytmii. Nie odczułem żadnej mocy, nic. Tylko wiedziałem, że Bóg przyjął tę prostą modlitwę. Tę modlitwę zdesperowanego człowieka, który dalej będzie robił, aż się zarżnie. Tak, aż się zarżnie. Ja bym tak robił. I Bóg pomógł mi w tej sprawie. A więc z jednej strony spolec, jak na krzyżu,
a z drugiej strony robić, co do nas należy. Dlatego, że, kochani, czytaliśmy sobie to, do czego jeszcze teraz wrócę. O, powiesz Panu swoje dzieło, swoje sprawy, a się Twoje zamysły, zamiary ziszczą. Bo gdy Panu zaufasz, mówi nam psalmista, On wszystko dobrze uczyni, co należy. No i tak moglibyśmy kontynuować dalej jeszcze, bo na pewno jest wiele świadectw między nami. Moglibyśmy o tym mówić. Ale myśmy w czwartek sobie taką jedną pieśń śpiewali. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie ją też razem zaśpiewali. Dobrze? Gdzie jest ta pieśń? Może ją znajdę zaraz. Bo ją napisałem dzisiaj, jak tu jechaliśmy. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę, bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Tekst jest niekompletny, bo pisałem go w samochodzie, żeśmy jechali i trochę na waszych mostach częsło i zapomniałem niektórych słów, ale powstańmy, zaśpiewajmy sobie teraz jeszcze raz, utrwalając to, cośmy słyszeli. Wszelką chorobę, wszelką trudność życia, wszelkie problemy powierzmy Jezusowi, a wszelki gąszcz dla nas będzie niegroźny. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi, o jutro już się nie troszczę. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz, ja zaś tylko za Nim kroczę. I tu właśnie jest to najważniejsze tylko. Ja tylko za Nim kroczę, właśnie żeby Go nie zgubić. Żeby Go widzieć, nie Jego plecy tylko, ale też i obok. Żeby iść, wtedy każdy gąszcz spokojnie przejdziemy i wszystko będzie dobrze załatwione. Chcielibyśmy się razem pomodlić o wszystkich, którzy mają jakiekolwiek potrzeby. Podnieście rękę, kto potrzebuje teraz wsparcia w swoim gąszczu, w swoich problemach. Kto potrzebuje modlitwy? Jest wiele rąk podniesionych. I chcielibyśmy się teraz razem modlić.